Orkiestra Symfoniczna Szczecińskiej Filharmonii ma już 65 lat. Tak naprawdę dzisiejsza konferencja jest zapowiedzią tego koncertu, na którym nie zabraknie tortu. 100 lat i oczywiście zostanie wykonany bardzo lubiany, nie tylko przez Szczecinian utwór, bardzo efektowny, czyli Carmina Burana Karla Orfa. Też jako odpowiedź na różne postulaty, prośby płynące od naszych melomanów. Orkiestra Symfoniczna Szczecińskiej Filharmonii rozpoczęła działalność koncertową w 1948 roku. Pierwszy raz zagrała w budynku kina Promień przy ulicy Bohaterów Warszawy. Pod koniec 1953 roku orkiestra została znacjonalizowana jako Państwowa Filharmonia w Szczecinie. 5 lat później otrzymała patrona, czyli Mieczysława Karłowicza. Kiedy mąż przyjechał, zorientował się, że tu jest ogromne środowisko śpiewaczy, więc wszedł w kontakt z Janem Szyrockim i organizowali wspólnie rozmaitego typu przedsięwzięcia. Było dużo pięknych koncertów, kolejki stały przed kasami, nie było łatwo się dostać do filharmonii. To był chyba bardzo dobry okres filharmonii. Pamiętam koncert, taki jeden z pierwszych, gdzie Carmina Burana właśnie jeszcze tu w siedzibie była wykonywana, chór Politechniki Szczecińskiej, ogromny rzesza ludzi na tej scenie. Biletów już dawno nie było, ani na piątkowe, ani na sobotni i dzięki temu, że kolegi tato pracował w filharmonii, udało się gdzieś mnie wprowadzić tymi tylnymi drzwiami gdzieś na balkonie, kątem sobie usiadłam. Pamiętam jak dzisiaj, jakie to były niezwykłe dla mnie emocje, kiedy po raz pierwszy usłyszałam Carmina Burana. Poza tym jest to ten jeden z utworów, nie tylko ze względów na to, że to się podoba tak strasznie melomanom, ale ten utwór dawał nam taką dużą przestrzeń do pokazania, że filharmonia to nie jest tylko orkiestra, że to, co chcemy, żeby funkcjonowało w nowej siedzibie, w którym kierunku zmierza filharmonia, to pewna otwartość. Otwartość na współpracę to także ukłon w stosunku do takiego całego dorobku środowiska muzycznego, stąd zaprosiliśmy no tyle chórów, ile na ten moment udało nam się, by zmieścić na tej scenie w Teatrze Letnim i zapewniam, że tu nie chodziło o to, żeby pobić księgę Guinnessa i wpisać się do, ale rzeczywiście, żeby poczuć taką siłę tego utworu, żeby zrozumieć, na czym tak naprawdę polega fenomen. Plenerowy koncert finałowy sezonu połączony z obchodami 65-lecia Orkiestry Symfonicznej odbędzie się 7 czerwca bieżącego roku w Amfiteatrze imienia Heleny Majdaniec.